Witam i zapraszam Państwa na kolejny komentarz wideo, w którym postaram się krótko scharakteryzować aktualną sytuację techniczną indeksów wraz z grudniową serią kontraktów. Dzisiaj dla odmiany mamy do czynienia ze wzrostem aktywności popytu. Wcześniej doszło do naruszenia pojedynczego zniesienia 38,2 tej fali wzrostowej zaznaczonej zieloną przerywaną linią. To tylko lokalne, mało istotne wsparcie. Podobną opinię można również sformułować w kontekście strefy 1747-54. Jest to również zapora popytowa wyznaczona tylko w oparciu o wymieniony wzrostowy ruch, więc tym kluczowym węzłem popytowym pozostaje niezmiennie historycznie potwierdzony już wielokrotnie obszar 1713-1716. Z kolei bazowym oporem, tak to nazwijmy, pozostaje węzeł 1833-36. No stąd prosty wniosek, że tak naprawdę dopóki wydarzenia będą rozgrywać się na WIG-u 20 wewnątrz korytarza cenowego stworzonego w oparciu o wymienione przedziały Fibonacciego, dopóty będziemy mieli do czynienia z trendem bocznym. Tak więc jeśli popyt wykazałby się teraz konsekwencją i w następstwie czego doszłoby do pokonania strefy 1833-36, moglibyśmy wówczas mówić o relatywnie silnym sygnale zapowiadającym kontynuację ruchu z możliwością przetestowania zniesienia 61,8. To zniesienie to poziom wyznaczony na bazie pokazywanego w tej chwili impulsu spadkowego 1863. Ciekawostką jest na pewno to, że w okolicy wymienionego pułapu koncentrują się projekcje hipotetycznej formacji X, A, B, C, D, formacji symetrycznej. Tak więc tutaj mamy do czynienia ze wzmocnieniem, takim bardzo charakterystycznym wzmocnieniem pułapu 1863. Bazową zaporą podażową pozostaje jednak strefa 1886-92. Jeśli chodzi o kontrakty, sytuacja wygląda podobnie. Popyt zaatakował dzisiaj w przedpołudniowej odsłonie, w wyniku czego doszło do naruszenia strefy 1796-99, no ale w tej chwili są problemy z kontynuacją ruchu zapoczątkowanego w porannej odsłonie. Wynika to z dość takiego wyraźnego wzrostu aktywności podaży w Eurolandzie. Reagujemy na ten czynnik, no niemniej jednak transakcje na kontraktach cały czas są zawierane w okolicy 1796-99. Nie jest to istotna na pewno strefa Fibonacciego, zbudowana tylko na bazie tej pokazywanej po fali spadkowej, więc trudno dziwić się tak naprawdę, że te węzły w tej chwili konstruowane na bazie niewielkich ruchów no, oznaczają się też niewielką wiarygodnością. No, niemniej jednak wychodzę z założenia, że jeśli ostatecznie udałoby się pokonać strefę 96-99, to byłby to sygnał kontynuacji ruchu z możliwością powrotu do przetestowanej nie tak dawno zapory 1817-1820, która akurat wykazała się tutaj sporą precyzją, bo w tym obszarze ukształtował się lokalny punkt zwrotny. Tutaj można także w kontekście wykresu w skali 60-minutowej, pisałem o tym w komentarzach dzisiejszych, wprowadzić wątek potencjalnego układu X, A, B, C i D. Bardzo ciekawa struktura, no ale na razie jedynie hipotetyczna, bowiem moglibyśmy zacząć analizować wykres pod tym kątem, rzeczywiście musiałoby dojść do negacji oporów i ponad 1817-1820. No ale tutaj ciekawostka, bo jeśli podaż przejmie w tej chwili inicjatywę, to również nie powinno dziwić w kontekście dominującego w ujęciu średnioterminowym trendu bocznego, to wykres moglibyśmy także analizować pod kątem potencjalnego, w tym przypadku prowzrostowej struktury harmonicznej ABCD, dokładnie A, B, C, D. I to D wypada dziś poniżej tej czerwonej median line. To jest mniej więcej poziom 1758-1759.
Więc no, okolice właśnie tej wspomnianej linii nabierają w tej chwili trochę większego znaczenia, bowiem w tym rejonie grupują się projekcje hipotetycznego, prostorostowego, symetrycznego układu ABCD. Trudno w tej chwili tak naprawdę jednak wprowadzać tutaj jakieś nowe wątki do analizy. Konsolidujemy się w stosunkowo no, szerokim korytarzu cenowym i to, co jest charakterystyczne dla trendów bocznych, mamy do czynienia z takimi naprzemiennymi, wzajemnie wykluczającymi się ruchami cenowymi. Indeks DAX, nowa strefa 10702, 10719, wyznaczona tylko na bazie pokazywanej po fali spadkowej, więc już niejako z założenia wykazuje się również mniejszą wiarygodnością, no ale w okolicy przebiega górna linia takiego mini kanału, można też mówić o takiej klasycznej tutaj formacji technicznej. W każdym razie przełamanie wspomnianej górnej linii wraz z węzłem FIBO 702, 719, no to jednak stosunkowo przynajmniej teoretycznie silny sygnał techniczny zapowiadający możliwość powrotu indeksu DAX do historycznie potwierdzonego już węzła 10845, 10865. Powrót poniżej 38,2 tej zielonej median line powinien wzmocnić dla odmiany podaż i wówczas zwróciłbym uwagę na pojedyncze zniesienie 61,8, mniej więcej poziom 10414, no i bazową zaporę popytową Fibonacciego 10190, 10215. Indeks DAX, naruszenie oporu 2204-2208, no ale widzimy, że na razie wydarzenia na indeksie amerykańskim rozgrywają się w tym właśnie rejonie cenowym. Pomimo naruszenia bariery podażowej, stosunkowo istotnej, biorąc pod uwagę zniesienia i projekcje, jakie grupują się w tym czteropunktowym korytarzu, no, podaż jednak póki co nie przejęła inicjatywy, więc jeśli po raz kolejny indeks znajdzie się ponad węzłem 2204-2208, będzie to oznaczało możliwość wzrostu aktywności popytu z opcją przetestowania następnej zapory FIBO 2235-2240. W tej chwili pierwszy negatywny sygnał techniczny pojawiłby się dopiero w momencie przełamania bardzo charakterystycznej zapory popytowej 2155-61. Aż trzy zniesienia wewnętrzne koncentrują się w tym sześciopunktowym korytarzu cenowym i jest to tak zwana pierwsza zapora popytowa, bowiem została wyznaczona na bazie zniesienia 14,6 całego pokazywanego tutaj impulsu wzrostowego. Zniesienie 14,6 jest, jak wiemy, pierwszym zniesieniem z całego wachlarza współczynników, a biorąc pod uwagę, że wypada tutaj również 23,6, 38,2, rzeczywiście możemy traktować obszar 55,61 jako potencjalnie istotne wsparcie i tak jak sugerowałem przed momentem, dopiero negacja tej właśnie strefy wskazywałaby na możliwość rozwinięcia się spadkowego ruchu za oceanem. Dziękuję bardzo.